ogóle jest noc, a jest na dworze stopni 20. Przez najbliższe dni upały. Nie podoba mi się. Maregu EP07. No tu EP07P. Proszę bardzo, stoi. Czeka na odjazd. A ja tu nie mam tego ekranie widzenia. Który pierwszy pojedzie, czy ja, czy on? On jest opóźniony, więc chyba ja powinienem pierwszy jechać. Tak mi się wydaje. Dwie godziny to już transmisji nie będzie. Pan widzę dostał tajma od mainbota. To spamowanie. No cóż. Za spam, panie kolego, sejmu GTA. Spamował napisem ile? I wypisał tego nie wiadomo ile razy, to ile. I Nightbot uznał to za wykroczenie. Będzie zostawiony przeze mnie. Żeby zapowiedzieć takim sytuacjom. Bodajże 300 sekund. Więc na jakieś 5 minut. Coś takiego. To poczekam na niego, to niech pan czeka. Może się pan doczeka.
No i otwieramy drzwi. Prawe. I żegnamy na godzinę odjazdu naszego pięknego pociągu. To ja. Cieszę się, że to pan. O, rzeczywiście. Ładny składzik, P07.
No w końcu. Nie podpadę najpotowi na następny raz. No niech pan napisze co najmniej 5 dużych liter, a na myśli, czy tam 6, to wtedy pan się przekona, też. Za co wyszedł pan? Oznacza, jak ci napiszę, no 6 liter po sobie, tak? Wielkimi literami. A wtedy się dostanie chyba 5 sekund jest tylko. A pierwszym razem jest warning, za drugim razem jest 5 sekund. No już jechał. Pan Simon GTA już pokazywał nam naszego pięknego TLK. Nawet regulaminie. Jakby pan czytał, panie Olu, kolej jest. Czego nie wolno robić? O spamowaniu tych rzeczy napisano. Jak to nie oglądać, chyba można, z tego co ja wiem. Oglądanie nie jest zabronione. Tylko nie można pisać na czacie, oglądać można. Z tego co mi wiadomo. No. A to dziwne. Pierwszy raz się z tym spotykam. Czy żeby coś zmienili w YouTube? Może coś w YouTube zmienili. A tu jest fajny pociąg. Przewozy regionalne. Jestem 42 na czele. Ja to jest cóż, 42, nie jestem. No cóż. Nie, tak prowadzi SM40. Już wiem, przeczytałem, że są. On będzie nas już. Nas już nie będzie na zachodnich. Transmisja myślę, że za jakieś 20 minut. Myślę z tym 20-25. Już był. Ile razy można robić? Już nie ma przejazdu. Gwiazdowy jest na stoi.
pan zrobił nasz naczu nocny. Myślę, w nocy tym bardziej nie wypada. Najdobrze mi trafiło. Dwa razy wjeżdżamy na dobry teren. Bo jest możliwość, że się zdarzy, że nie będzie wiązł tam na ten lewy, tylko będzie wiązł na prawy. I wtedy trzeba wykonywać manewry. No i dzisiaj mamy szczęście. Proszę bardzo, malutkie. Widzisz, stoi i czeka. Może i czeka na Mikola, nigdy nic nie wiadomo. Nie, na stacji? Trzydzieści dziewięć. Mamy odjazd.